Potrzebny sprzęt do skręcenia naszej szuflady to praktycznie tylko wkrętarka. Przydadzą się też wkręty o długości 16 mm, bo niestety nie ma ich w komplecie. Montaż szuflady wysokiej Comfort Box. Potrzebne elementy zamówimy w hurtowni meblowej bądź w internecie lub w jakimś sklepie online z akcesoriami meblowymi. Mocowanie ścianki tylnej, w tym przypadku mamy do czynienia z szufladą wysoką. Dwa relingi boczne, boki naszej szuflady oraz prowadnice. W komplecie natomiast nie znajdziemy dna szuflady oraz ścianki tylnej. Dno naszej szuflady oraz ścianka tylna są wykonane z płyty meblowej o grubości 16 mm. Te elementy musimy zamówić u stolarza bądź w hurtowni meblowej, która zajmuje się formatowaniem płyt meblowych. W pudełku z prowadnicami znajdziemy taką oto instrukcję, która pozwoli nam obliczyć płytę, jaką potrzebujemy do naszej szuflady. To jest dno oraz ścianka tylna. Wszystkie elementy mamy skompletowane, możemy przystąpić do skręcania naszej szuflady. Do ścianki tylnej należy przykręcić dwa mocowania. Gdy już przykręcimy nasze mocowania do ścianki tylnej, należy je wpiąć w boki naszej szuflady w taki oto sposób. Następnie należy dno naszej szuflady wsunąć właśnie w tę oto prowadnicę. Dno wsunięte, obracamy teraz naszą szufladę, tak abyśmy mogli przykręcić dno do naszych prowadnic. Możemy sobie też pomóc, przyłożyć tutaj kawałek deseczki czy formatki, żeby ta prowadnica, boki naszej prowadnicy były ładnie zlicowane z dnem szuflady. No i kręcimy. W szufladzie wysokiej Comfort Box możemy założyć jeden reling lub dwa. I tak wygląda po złożeniu nasza szuflada systemowa firmy Comfort Box z podwójnym relingiem prostokątnym. Szuflada wysoka, głębokość L500. Do szafki standardowej 60. Nasza szuflada gotowa, natomiast montaż tej szuflady do szafki zobaczymy w kolejnych odcinkach. Aby tego nie przegapić, subskrybuj kanał oraz włącz ikonę dzwoneczka. Jeśli chcesz wesprzeć kanał DIY Design, zapraszam Cię na mój Patronite. Tam znajdziesz więcej informacji dotyczących wspierania kanału oraz jakie korzyści możesz zyskać. Link znajduje się w opisie. Cześć!